Cześć, witajcie, z tej strony Mafiosolec. Cześć, witajcie, z tej strony Brączek. I welcome to typowa polska wieś V3. Ale nas dawno nie było, nie Brączuś? No, trochę czasu wam powiem. No, jak widzicie, Brączuś po swojej tam stronie, gdzieś tam w prawym, lewym, dolnym rogu, ja po swojej stronie, dzisiaj to MP. No i lecimy dalej z wiosną, dawno odcinków nie było, ale to będzie o czym rozmawiać i u mnie i u Brączusia. Od razu też zapraszam w link w opisie do Brączka, bo dzisiaj również wyjdzie odcinek u Brączusia. Brączuś... Tylko nie wiadomo, czy ja szybciej nie wydam czasem. No to tam zobaczymy, to wiesz, to zależy od twojego internetu. Także, a dobra, to ja na razie nie będę jechał jeszcze, leć po swojego... Ogólnie widzę, że ten, Bolek sobie kupił nowy siewnik. No, postanowiłem sobie taki sprawić, bo mówię, kukurydza, bardzo ważna sprawa w moim gospodarstwie. To czekaj, to ogólnie poczekaj, ja ci tu cofnę, żebyś ty wjechał tutaj i ci podepnę jeszcze. Dobra. Agregacik, a ty już otworzyłeś sobie, prawda? No dobra, no to niech ci będzie. Ja bym nie dał rady. No, także kochani, no jak widzicie na razie stary mikrofon, ale już niedługo, już niebawem będzie Blue Yeti, bo już mnie naprawdę wkurza ten mikrofon, sami nawet słyszycie, jak mnie źle słychać, a jak super Brączusia. I o kurde, ty, ale dobrze, że szkoda, że drzwi nie zamknąć, żebyś nie pourywał tutaj. Co mam brać? Agregat. Maxa? No. Dobra. Na Maxa będziesz dzisiaj jechał, proszę, ja ciebie. Nie wiem, czy on da radę. Dasz radę. O kurna, krzyku, bo urywasz tu ścinę całe wszystko. Dobra, jest, poszedł. Dobra, to jadź pierwszy za mną. O, im przód podniosło. Pierdzielisz? No nie, no da radę. No to jadź pierwszy, bo nie wiem, na które tak? Pole. Dobra. Jedziemy na to koło skupu. Przepuchnie? Dobra. 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 Także ogólnie, kochani, no było troszkę tak, jak u mnie na kanale, jak i u Brączusia, było troszkę przerwy. W typowej. W typowej, oczywiście. Ale spokojnie, wracamy z seriami, to będzie dużo na pewno nowych też serii, pojawi się na dniach. A dzisiaj, no co, no możemy troszkę tam, jeżeli widzicie coś w uchu, to przepraszam, ale no niestety nie mogłem wacika sobie zakleić, bo chcę, by w domu, wiecie, tam powietrze dochodziło i szybko mi się dość goiło to, a w waciku, no niestety nie ma tej możliwości. Ale spokojnie, na dniach to powinno mi zginąć, w następny piątek, znaczy nie następny, bo już ten piątek jadę na zdjęcie szwów, także wszystko już będzie w normie. Szów. Szów. Nie mam tego, co ty na płucach. Ale o nie... ty. O ty kurde frajerze. A ja tu już bym się nie pogurde, ja nie pamiętam, gdzie ja mam pola tutaj. A no, to tutaj, tak? Tutaj, tak, tym byś tu uprawiał teraz. Wjadź mi od tej struny. Od której? Albo nie, od tamtej, wiesz? Bo od tej jest tu taki ten. Zakolnik. Dobra. A ładnie ta tekstura orki wygląda. Ładnie, tutaj nowe, wszystko powgrywane, proszę cię. Ale zobacz jaka tu ziemia jest po tych nieużytkach, tak widać, że tu namoknięta taka. Agrega... O kurde, piękne jest. Ty ogólnie to ja chyba poczekam, wiesz co? No poczekaj, aż objadę dwa razy. Ogólnie co? To, co mi się z drzwiami stanie łowisz. Zobacz to, jak one mi latają, nie mogę ich zamknąć, mi się coś z zawiasami poprzestawiało. Pourywałeś. Pourywało się i widać, tyle mnie nie było, już tu ktoś musiał szubrować przy tym. Także, no co, dzisiaj co możemy sobie poopowiadać o operacji, bo jest na pewno co poopowiadać. Jak było, co się zwiedziło, co się stanęło. Brączek poopowiada, co tam się działo, jak mnie nie było u niego, ale to pod koniec, to musicie poczekać do końca odcinka. Taki albo odcinek, myślę, że no tak z 15 minutek, nie więcej, bo chcę, żeby to dzisiaj wyszło, bo dzisiaj jest, mamy oczywiście poniedziałek, Brączek ma ferie, ja mam wolne od szkoły ten tydzień, dlatego też nadrobimy jeszcze wszystko. Ja tu może ci kurde jakoś wjadę, żebyś ty się tutaj zmieścił, proszę ja ciebie, kolego mój drogi. Ja pozwolę, że jeszcze napiję. O, a ja nie wiem, czy ty możesz w trakcie... A gdzie masz ręce na kierownicy, no? Ja widzę wszystko, mimo że cię nie widzę. Kurde. Chciałem sobie sok na cały odcinek wziąć, nie? No. To już kurwa połowę przed wypiłem. No widzisz, to nieładnie jest, ja wiem, mam to jakiegoś... Z banana, coś, marchewka, jabłko, no tam muszę teraz takie rzeczy pić, no wieta, żeby się tam... Marchewka, to... jabłko, o Boże. Takie czasy dzieciństwa, proszę, ja ciebie, mi się przypominają. Także no dzisiaj co? No dzisiaj popowiadamy sobie, jak to tam było. Powiem wam, że jest chyba dobrze, tak? Jest chyba dobrze, bo udało mi, jak na razie, udało mi się pozbyć tą chorobę, którą miałem, tego zwanego perlaka. Także wszystko jest w normie. Cieszyłem się niezmiernie, jak się dowiedziałem o tym po operacji. Na początku był trochę strach, wam powiem, bo sama operacja trwała 2 godziny i już się bałem strasznie, bo tak, szwy miałem nadal. Więc mówię, no to coś złego, bo na początku, przed samą operacją,
zaczęto mi mówić, że tam wiecie, jeżeli nie będzie nic, to oni mi tylko odkryją, rach, ciach, ciach, 15-20 minutek i wiecie, i po operacji, a tu kurde 2 godziny minęły. Ale no zaczynając od początku, to tak, dojechaliśmy tam w czwartek na południe. Powiem wam, że bardzo dobra sprawa, bo jak wtedy byliśmy za dnia, czekaliśmy chyba z 2,5 godziny, bo tam wiecie, ludzi to jest masakrycznie bardzo dużo. I praktycznie dziś wtedy, jak byliśmy na 14, na godzinę 15.30, ja już byłem po badaniach wszystkich, już byłem na pokoju, poszliśmy sobie na obiadek. Powiem ci, jak na szpitalne żarcie, to jest magia. Tak? No kurde, powiem ci, że o, jakbyś na bliską pojechał, nie? Takie żarcie jest. O, no i powiem ci, że niedrogie, bo też po 18 zł, tak jak normalnie, a wiesz, jak już byłem później po operacji, wiesz, wszystko kolacje, to ja miałem normalnie, nie tylko rodzice kupowali, tylko jak pierwszego razu przyjechałem, tak od razu głodny byłem, mówię, nie będę czekał do operacji, weźmiemy sobie od razu, to powiem ci, że naprawdę, jedzenie jak nie szpitalne, no i wiadomo, wszystkie badania, pierwszy dzień miałem pokój dwuosobowy, samemu leżałem, telewizorek tylko dla siebie, tak, moneta wrzucona i się oglądało. Łóżka. Ile tam trzeba wrzucić? Wiesz co, ja wziąłem sobie na 12 godzin, bo było tak, za 2 zł mieć godzinę, za 4 zł mieć 3 godziny, a za 6 zł mieć 12. No to się opłacało jak cholera, bo jeszcze za 8 zł mieć 24 godziny, ale mówię, na noc nie będę brał, bo i tak nie będę oglądał, tylko chcę się wyspać, bo to wiadomo, nie? No to wziąłem sobie na 12, poglądałem tam do 22, przyszli jeszcze tam, wiecie, temperaturę zmierzyli, na szybko wszystko, czy dobrze się czuję, no to rachciach. No i najgorsze jest to, że tego pierwszego razu, jak też byliśmy, oni tam przychodzą o tej godzince, przypuśćmy tam 22 jest obchód, no i od tej godziny już nie wolno nic jeździć i na drugi dzień jest operacja. No i wiecie, godzina 6 rano ona przyleciała, żebym się już tam wykąpał w tym ich płynie, mogę się przebrać. No i spoko, wykąpałem się, przebrałem. No i koło godzinki 8 współlokator do mnie przyszedł, nie mój, na pokój. Kurde, mówię, no drugi raz mi się trafił, no taka osoba w podeszłym wieku, pan 65 lat, ale powiem wam, że chyba nikogo lepszego nie mogłem trafić. Trafił mi się naprawdę taki człowiek, że to jest, no głowa ma. Ja przegadałem z nim, no praktycznie 2 dni to przegadaliśmy, cały czas rozmawialiśmy o tym. On, człowiek naprawdę po wielu już operacjach, bo na bypassy, ma cukrzycę i w ogóle, ale jest tak, no wspaniałym człowiekiem, że to jest głowa mała, nie? Ja po prostu wziął ode mnie numer, ostatnio już też nawet dzwonił. Normalnie kumpel, drugi kumpel taki się trafił, powiem ci. Może cię podrywał. Jo. Ale powiem ci, nagadaliśmy się wszystko i o telewizję to nawet nie było szumu, oglądał to co ja oglądałem to co on i nie powiem, nie nudziło mi się ani chwili. No i fakt, że no ten pan przyjechał na 8 i tego samego dnia miał operację, to jest dobra sprawa, no bo wiecie, jak miał cukrzycę, to też tam insulina, to wszystko, stresu nie miał za dużo, także rano sobie wziął tą insulinę i oni o godzince, ojejku, chyba godzince 12 oni go zabrali już, nie? On miał naprawdę super sprawę, a ja od godziny, tak jak nie jadłem w 22, tak mnie zabrali dopiero około godziny 14, to powiem wam, że to była taka męczarnia, że głowa mała, nie? No wytrzymać tyle godzin bez jedzenia, no ale jakoś się tam dało radę i najważniejsza wiadomość, tak, ona już wchodzi, może się pan przebierać, no to powiem wam, młoda mi się cieszyła jak nigdy, mimo że wiecie, idzie się na ten zabieg. No i kurde, jeszcze najlepsze jest to, że ona mnie tam wprowadziła do takiego pokoju 4x4, i pan tu czeka na pielęgniarkę, nie? No i tam ogólnie są drzwi takie, wiecie, to jest wszystko zamknięte, oni tam na kartę podchodzą, typ, drzwiczki się otwierają normalnie jak w jakichś Star Warsach. I czekam na nią, kurna, chyba z 15 minut, a ja już po prostu byłem tak siny, dosłownie byłem siny, żyły to już mi tak powychodziły, bo bez jedzenia to wszystko. Tak mi ręce zaczęły drętwieć już, że to była jakaś głowa mała. Ja mówię, kurde, nie przyjdzie, nie? I chyba 25 minut tam czekałem na nią. Mówię, już kurde, w tym pokoju bym wolał tam leżeć i by przyszła po mnie i ten. No ale dobra, przyszliśmy. I co najfajniejsze, powiem ci, że operował mnie sam ten doktor, profesor, nie? Ja po prostu jak szedłem tam i go zobaczyłem, ja chciałem zawsze go poznać, nie? No, podobno to jest najlepszy w Polsce i na świecie profesor, jaki tylko może być, no bo on całą tą dziedzinę, te operacje, wszystko to on wymyślił i został w 2015 roku, jakąś tam dostał, wiecie, laureata, czegoś tam ten i kurde, naprawdę przemiły człowiek, jak już wszedłem, od razu tam się pogadało to, a te panie to wiecie, przywiązały mnie do tego łóżka, jak jo, i ruchać się chciały już z nim. No, człowieku, wzięły mi, przywiązały do tego łóżka, założyła mi na rękę jakąś opaskę, wbiła mi ten wenflon, no to jeszcze tam w miarę jakoś się wytrzymało. No i oczywiście i ta stara śpiewka, tutaj tlen ma pan na tą maskę, a ja mówię, spokojnie, wiem, że zaraz pójdę spać. On się tylko zaśmiał, mówi pan już drugi raz, ja mówię, no niestety, ale tak,
No i później ten. Najgorsze było to, jak ona coś mi wstrzyknęła. Nie wiem co, to chyba było to coś usypiającego, coś w tym stylu. Mówi, może panu ręka zacząć boleć. Kurwa, myślałem, że mi ona odpadnie. Człowieku, normalnie czułem, jak tylko mi to do żył wpływa i tak, nagle ręka mi zdrętwiała cała, nic nie czuję i zaczyna mi tu całe wszystko drętwieć, nie? Już głowa mnie zaczęła boleć, on tą maskę mi tu trzyma, już wdycham to jak najszybciej, mówię, chce mi się, żebym poszedł spać, nie? Bo jak pójdę spać, to już tam nic nie czuję. No i ta i chwila, moment, jak ona mi to wstrzyknęła, tak tylko odleciałem, nie? No i budzę się, jeszcze kurde, chyba jakoś się tak dziwnie obudziłem, że musiałem zaciągnąć tego, kurde, ja nie będę tu wjeżdżał, później jakoś to dosieję. Że zaciągłem chyba tego, nie wiem jak to się nazywa, kurde, no to ten usypiający. Normalnie takiego strasznego kaszlu dostałem, że aż się dusiłem. Ale dobra, posiedziałem chyba z 15-20 minut, patrzę po lewej stronie jakaś kobitka leży, po prawej kogoś przywieźli, też jeszcze nie wstał nawet. Wungiel przywieźli. Jo, i tak ze 4 osoby leżeliśmy na tym wydziale, tym, ja patrzę, która jest godzina, ona do mnie 16:15, ja już taki trochę załamany, bo ponad 2 godziny trwał ten zabieg. Mówię, kurde, coś nie tak, patrzę tutaj wszystko, wiecie, bandaże jak cholera. No ale zawieźli mnie, no i najgorsze oczekiwanie było do wieczora, no bo wiecie, mówię, te szwy, wszystko ten są, mówię, pewnie od nowa jest ta choroba, tak? Ale obchód był tam o 10, no i właśnie się spytałem, co on tam miał wypisane, no i mówi, na całe szczęście perlaka nie ma, także... Także no powiem wam, no wszystko tak ze mnie zeszło i tak już, o, już mówię, o, tylko czekać do wypisu. I tak powiem ci, że no na drugi dzień jak już poszliśmy, no to jak on tam tą kartę całą spojrzał, tą operacyjną. Ty powiesz mi, gdzie ty jesteś? Pojechałem zatankować. Aha. Ja już mówię, kurde, bo tu pole nie zrobione, to tam się bujaj, nie? No już jadę z powrotem no. Przecież. Także później po tej karcie operacyjnej to tylko wiecie, zdjęli mi ten wemflon i właśnie mam na piątek zdjęcie szwów. No i prawdopodobnie, nie wiem, będę miał tam pewnie jakąś wizytę za rok, półtora, żeby sprawdzić, czy wiecie, nie wróciło. No i też jeszcze bardzo ważna sprawa, że udało się, bo słuchnik wrócił w tak 80% gdzieś nawet, bo jest różnica, jak słyszałem kiedyś na 90 dB, normalny człowiek słyszy na 15, to teraz miałem 25, 20 nawet, nie? Także no jest naprawdę, jest duża różnica, no i nie powiem, no operacja nie pomogła, tylko najgorsze jest to, że jak już pojechaliśmy, to się dowiedziałem, że przez te 8 miesięcy już miałem implanty, bo Ta choroba była w tak zaawansowanym stanie, ja praktycznie na tą operację czekałem 2 lata. Znaczy rok czekałem, ale rok zanim się oni poznali w ogóle co mi jest. Bo jeszcze najgorsze to było, że oni leczyli mnie w ogóle przez rok na co innego. No ale taka jest ta polska medycyna. Leczyli mnie na co innego, no i później już było tak, w takim zaawansowanym ona była stanie, że praktycznie bębenek, kosteczki słuchowe czy kowadełko to już mi praktycznie wszystko zeżarło. No i niestety musieli mi postawiać implanty, no ale... Ważne, że chociaż mam ten słuch i jest dobrze, nie? No, to najważniejsze. Ja mówię, no ale po prostu jak on zrobił zdjęcie tego ucha i tak ja patrzę, a tam coś takiego metalowego wystaje się, pytam co to jest, bo my nie wiedzieliśmy. Naprawdę uwierzcie, że my nie wiedzieliśmy po tamtej operacji, bo nikt nam nie powiedział. Myślimy, nie wiem, czy myśleli, że my wiemy, czy coś. A on mówi, że przecież pan ma tu implanty, bo było to w takim stanie, że nie dało się nic uratować. Ale i tak mam naprawdę, powiem wam, że póki co jest naprawdę dobrze, bo po drugiej operacji się to udało wszystko naprawić, a rozmawiałem, naprawdę jest tam tyle ludzi, że to co się tam dzieje, tam jest około dziennie 40 operacji wykonywanych, no i tam się idzie, jeden dzień leżysz, zabieg, trzeci dzień wychodzisz już. I uwierzcie, tam jest tyle dzieci, że to jest jakaś masakra, się płakać chce. Takie małe dzieci, a już po prostu na jedno, drugie ucho nie słyszą i... No zgadałem też z jednym takim chłopakiem, nie wiem, chłopak 25 lat, od 15 lat już przyjeżdżał, od 15 operacji już miał i jeszcze nic nie wiadomo, także mówię, no w moim przypadku to jest naprawdę, naprawdę dobrze. A Brączek będzie mnie pewnie tu mijał zaraz. Chyba trochę szybciej jadę, nie? No troszeczkę jo. A dobrze nam to idzie ogólnie. No powiem ci fajnie, akurat wyrobimy się w te 16 minut. Także jeśli chodzi o operację to tyle, wrócimy sobie z aktywnością. Ogólnie w następnym odcinku poopowiadam wam trochę o mapach i ogólnie w tym odcinku już mogę wam powiedzieć, będę miał dla was kilka zajebistych niespodzianek. Z pewnym kolegą gadałem się i powiem wam, że będziemy mieli dla was sporo modzików, takich, których naprawdę brakuje w farmingu, bo wiem, bo dużo gramy, brakuje dużo rzeczy, ale wszystko już powoli nadrabiamy, na dniach będzie opryskiwacz z animacjami Polski zawieszany. 400 litrów chyba, także już zrobimy sobie na nim odcineczek, będzie też bardzo dużo nowych maszynek, które się przydadzą,
farmingu i to takim polskim, bo zagranicznych to jest, wiecie, bardzo dużo maszyn. Ale to jeszcze poświęcę na ten specjalny odcinek i pogadamy sobie też o mapkach, bo już mam dwie, nawet trzy w zamyśle. Także już nad pierwszą pracę ruszyły, to sobie porozmawiamy, a teraz... Nad jaką? A nie powiem ci, to poza odcinkiem, albo dowiesz się w następnym odcinku. Dobra. No wiesz, nie będę mówił, bo tu zarabisz, rozkradną ten pomysł i jeszcze się zastanowię, czy wam powiem, tylko tak ogólnie może wam powiem, zobaczymy. Ja skończyłem. Skończyłeś, no ja już tu dojadę. Chcesz, to może jechać mi tam przy chałupie uprawić. No nie. U mnie za chałupą jest taki mały kawałek. Zaorane tam jest? Nie, tam jest za ten. Tam jest już ruszone, ale możesz mi przed samym siewem ruszyć. Dobra. A tak ogólnie to Brączuś, powiedz, jak ci minął ten, no nie tydzień, no ale te kilka dni beze mnie. O, jak już odjechałem, co robiłeś? No wprawdzie jakoś tak szybko zleciało. Znaczy szybko, na pewno wolniej niż wtedy jak Bolek, bo wtedy jak Bolek to w ogóle szybko zleciało. Ale nic jakiegoś takiego super nadzwyczajnego w sumie nie robiłem. No to ja wiedziałem, że się opierdzielałeś, tu bardzo mało nagrywania było. Jak bardzo mało? No ja tam, co to, ja parę odcinków żeś tam tylko wydał. Bo nie było z kim. No widzisz, no ale wróciłem. Chłopaków nie było też, to... No wróciłem, wszystko wróci do normy. Ja teraz sobie ponagrywam, ten tydzień to sobie ponagrywam, później trochę szkoła ruszy. Ale to chcę już tak te serie, żeby ruszyły, żebym później już, wiecie, nie musiał serwera przygotowywać nic, tylko wchodzimy, nagrywamy, dziękuję, spadamy. I to by było galante. Kurde, nie wiem, czy ja tu dosieję. Nie będę tego dosiewał, bo u nas też tak się robi, że się nie dosiewa takich rzeczy. No po co, czemu? Nie, tu jest taki mały kawałek został. Już nie będę, później sieczkarnią będzie ciężko to dociąć. A tu proszę cię, ja ciebie poprzeczniak nie zrobiony. No bo poprzeczniaka się nie robi, agregatem. Dobra, dam radę chyba jakoś. Nie no, w sumie na początku powinienem zrobić poprzeczniak. No. Dobra, mamy praktycznie 16 minut, to wiecie, chcę to szybko wyrenderować, jeszcze muszę teraz na szybko pobrać Golda aktualizację, bo nie mamy. Bo jeszcze musimy z Brączusiem nagrać, żeby to dzisiaj wszystko wydać ładnie, pięknie. Także to by było, kochani, na tyle. No i dziękuję wam serdecznie za uwagę. Widzimy się jeszcze może wieczorem jakiś odcinek, jak nie, to widzimy się jutro, może jakieś dwa odcinki się pojawią z trochę innych gierek. Także jeszcze raz wielkie dzięki za uwagę. Do kolejnego odcineczka, wpadajcie do Brączka, trzymajcie się, cześć. Na razie, cześć.